Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. O rynku oczywiście będzie to za chwilę, ale zaczniemy od gorącego tematu, który ostatnio na ustach wszystkich, no i mocno niepokoi mieszkańców. Ale od początku burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak w studiu RDN. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy RDN Małopolska. No i właśnie samorządy przymierzają się do kolejnych podwyżek za śmieci. W gminie Zakliczyn te podwyżki też są nieuniknione? Tak, będziemy w tym momencie szacujemy, jaki koszt całego systemu jest rocznie. My mamy przetarg na 3 lata. A więc tutaj chcieliśmy sprawdzić też, jakie będą wpływy, jeśli chodzi o płatność ze strony mieszkańców za odbiór śmieci. W tym momencie mamy już mniej więcej oszacowany ten rok. No i będziemy musieli przymierzyć się do zwiększenia kosztów i zwiększenia stawki za śmieci, zarówno jeśli chodzi o tereny wiejskie, gminy Zakliczyn, jak również miasto Zakliczyn. O ile te stawki mogą wzrosnąć? No myślę, że one wzrosną o kilka złotych. W tym momencie jeszcze ostatecznie nie znamy kwot, bo to zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Zakliczynie. Natomiast myślę, że będzie to około 4 złotych zwiększona kwota, jeśli chodzi właśnie o odbiór odpadów. W tym momencie stawka podstawowa to 10 zł od terenów wiejskich. Jeśli chodzi o miasto Zakliczyn, to 12 zł, dlatego że właśnie na terenach miejskich, zgodnie z ustawą, wymagana jest większa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych. Stąd też te podwyżki będziemy realizować właśnie w zróżnicowany sposób, jeśli chodzi o tereny wiejskie, gminy Zakliczyn, jak i miasto Zakliczyn. Panie burmistrzu, co z mieszkaniami plus? Miały powstać 2 budynki, jeden w Lusławicach, drugi w Paleśnicy. No i jakoś cicho ostatnio o tych mieszkaniach. Tak, zgadza się. W tym momencie to postępowanie, które jest prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym momencie Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, jest na etapie przetargu. Oczywiście te rozmowy między właśnie zamawiającym, jakim jest Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, trwają. Trwają negocjacje. Oczywiście jeśli chodzi o poszczególne składniki, to postępowanie jest realizowane nie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, więc ta oferta podlega negocjacjom, stąd też przedłużające się, prawda, tutaj procedury związane z wyborem wykonawcy. Zobaczymy, jak ostatecznie zostanie to zrealizowane, jakie zapadną decyzje, oczywiście w uzgodnieniu z gminą Zakliczyn. Natomiast postępowanie jest właśnie prowadzone przez podmiot zewnętrzny, ten, który daje środki na finansowanie realizacji tego przedsięwzięcia. Ile tych mieszkań powstanie docelowo? No łącznie ma powstać 70 mieszkań, oczywiście 40 w Lusławicach i 30 w Paleśnicy. Rozumiem, że są zainteresowani na te mieszkania. Tak, oczywiście. Chętni. Kiedy podejmowaliśmy decyzję, jeśli chodzi o realizację tego zadania, skierowaliśmy do mieszkańców ankiety. Szeroko zostało to rozpowszechnione na terenie gminy Zakliczyn. No i oczywiście wpłynęło, myślę, że łącznie około 200 ankiet, zarówno w wersji internetowej, przez stronę internetową stworzoną specjalnie do tego, aby właśnie te ankiety składać, jak również w wersji papierowej. O jakichś terminach możemy dzisiaj mówić? Chciałbym, żeby obecną? Nastąpiło to oczywiście, pani redaktor, jak najszybciej, natomiast mówię, tutaj jest kwestia finansowania środków. Ja nie mogę też mówić, jakie są kwoty w tym momencie złożone przez wykonawców, dlatego że tutaj obejmuje mnie klauzula poufności właśnie w związku z tym, że to postępowanie nie jest prowadzone przez gminę Zakliczyn. Nie mogę tutaj szczegółów ujawniać, ale myślę, że idziemy w takim kierunku, aby to zadanie było realizowane. Do dzisiaj mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie do wymiany pieca. Dużo tych wniosków wpłynęło do tej pory? W tym momencie jest duże zainteresowanie tymi wnioskami. Oczywiście jest to nabór uzupełniający, jeśli chodzi właśnie o wnioski na wymianę pieca na ekogroszek lub pellet. Natomiast nie ma już możliwości składania na paliwo gazowe. Oczywiście był to wniosek złożony przez kilkanaście gmin tutaj subregionu tarnowskiego. Zostały pewne oszczędności, które chcemy też skierować do mieszkańców. Ta informacja została też rozpowszechniona właśnie w ostatnich dniach za pośrednictwem tutaj podczas mszy świętych, jak również na stronie internetowej. Mieszkańcy o to pytają, chcą wymieniać. Oczywiście chcemy dbać o czyste środowisko, o to, aby nasze powietrze było bardzo dobre. Aby było większe zainteresowanie tymi piecami na gaz, czy właśnie tymi na ekogroszek na przykład? Na początku, kiedy ankiety były składane, było to bodajże 3 lata temu, to było większe zainteresowanie, jeśli chodzi o wymianę na ekogroszek. Natomiast w trakcie zmieniło się zainteresowanie. Myślę, że z tego względu, że oczywiście ta cena gazu nie poszła w górę, ona mniej więcej jest ustabilizowana i mieszkańcy w ostatnim czasie byli bardziej zainteresowani wymianą na piece gazowe. Na jakie dofinansowanie mogą liczyć mieszkańcy w tej chwili, jeżeli mówimy o tych piecach właśnie na ekogroszek i na pellet? Myślę, że około 8-10 tysięcy. Oczywiście są warunki, które trzeba spełnić, kryteria, które są związane z tym, to oczywiście wymiana pieca, tamten musi zostać zutylizowany, który jest wymieniany, oczywiście ten stara wersja pieca, oczywiście druga sprawa, oczywiście tutaj kwestia jeszcze związana z uregulowanym stanem prawnym. To jest bardzo ważny też warunek. Dla wszystkich, którzy złożyli wnioski, wystarczy pieniędzy?
Zobaczymy, oczywiście zobaczymy ostatecznie, jak to zostanie rozstrzygnięte. Najpierw będziemy sprawdzać kryteria formalne właśnie związane tutaj z pełnieniem, z wypełnieniem właśnie tych kwestii związanych z własnością nieruchomości, jak również kwestią pieca, audytu energetycznego, który też jest potrzebny. Gmina Zakliczyn jako jeden z nielicznych samorządów w regionie wystąpił z wnioskiem o przywrócenie tak zwanych PKS-ów. Rozwiązało to problem trudno dostępnych rejonów? Ja myślę, że tak, że mieszkańcy zgłaszali te problemy już od kilku lat, że są wykluczeni transportowo właśnie, jeśli chodzi o kontakt i bezpośrednie dojazd do Zakliczyna. Ja przypomnę, że właściwie udało nam się skomunikować główne trasy komunikacyjne przebiegające przez gminę Zakliczyn. Chodzi tutaj o drogę wojewódzką numer 975, czyli trasa tutaj od Jamnej w kierunku Zakliczyna, jak również z Paleśnicy w kierunku Wróblowic. No i oczywiście droga powiatowa, która łączy Zakliczyn w kierunku Filipowic, Rudy Kameralnej do Dzierżani. Czyli są to trzy trasy. Oczywiście to wynikało przede wszystkim ze zgłoszeń mieszkańców, dlatego że osoby starsze, czy też osoby, które dojeżdżają do szkół średnich, do Zakliczyna, czy też do Tarnowa, no miały naprawdę ograniczony kontakt. A w tym momencie można jednak dojechać do Zakliczyna i dalej przesiąść się na bus właśnie w kierunku innych miejscowości. Ile gmina dopłaca do tych autobusów? W tym momencie około 20 tysięcy złotych gmina dopłaca do tego przedsięwzięcia. I gmina spokojnie może budżet gminy udźwignąć. No tak, szukaliśmy wydatek. Na to środki. Tutaj Rada Miejska też przychyliła się do tego wniosku. Myślę, że jesteśmy jednym z 14 samorządów, które pozyskały te środki właśnie na ostatnie miesiące tego roku, bo ten nabór pierwszy był właśnie tym naborem sierpniowym. We wrześniu te połączenia ruszyły, a więc z nowym rokiem szkolnym. I myślę, że będziemy szukać dalej środków na to, aby te zadanie realizować. Oczywiście musimy uzgodnić przebiegi, teraz częstotliwość dojazdu, dlatego że no, musimy tutaj pewne korekty wprowadzić, bo oczywiście są wnioski, żeby przesunąć godzinę dojazdu do danej miejscowości, ale zobaczymy ostatecznie, jak ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. Wspomnieliśmy o budżecie. No właśnie, jak idą prace nad budżetem? Co się uda zrealizować w przyszłym roku? No dzisiaj oczywiście jest termin ustawowy, w którym samorządy są zobligowane do tego, aby złożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową. I oczywiście tutaj nasz budżet jest zrównoważony oczywiście. Ponad 7 milionów mamy zaplanowanych środków już w tym momencie na inwestycje. No, głównie są to właśnie zadanie, jest to zadanie związane z rewitalizacją rynku, jak również budową hali sportowej w Gwoździu. W tym oczywiście budżecie znalazły się również środki na realizację Funduszu Sobeckiego, czyli wnioski, które są realizowane na podstawie zebrań wiejskich. I jak zmieni się rynek w Zakliczynie? No, myślę, że otrzyma oczywiście nowe oblicze. Zdecydowanie nowe oblicze. Chcemy ruszyć z tym zadaniem oczywiście jeszcze w tym roku. Myślę, że w perspektywie tego miesiąca wykonawca wejdzie w teren. Będzie spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie. Czy mieszkańcy mogą wyrażać swoje sugestie? Tam jeszcze można w tych planach coś pozmieniać? Znaczy dokumentacja projektowa była przedmiotem analizy i oczywiście przedmiotem zebrań wiejskich. Czyli to spotkanie miejskich. Raczej jest po to, żeby poinformować mieszkańców, co się zmieni. Tak, oczywiście to pierwsza sprawa. Natomiast tak przypomnę, że odbyły się dwa zebrania z mieszkańcami miasta Zakliczyna, gdzie pokazywaliśmy projekt rewitalizacji. Te uwagi oczywiście w perspektywie tego, że ten projekt był konsultowany z konserwatorem zabytków. Nie mogliśmy też wielu wprowadzić tych postulatów. Natomiast no, był on uzgadniany, był on prezentowany. Natomiast w tym momencie chcemy poinformować mieszkańców, jeśli chodzi o etapy realizacji, bo w tym oczywiście przy zebraniu, które odbędzie się 25 listopada w poniedziałek, który podczas tego zebrania będzie można zapytać wykonawcę, jak również architekta o pewne rozwiązania właśnie związane z rynkiem. I myślę, że tutaj... No właśnie, bo tam wchodzą w grę drogi również. Czy zmieni się układ dróg w tym miejscu? Nie, układ dróg oczywiście się nie zmieni. Tutaj utrzymujemy drogę powiatową przebiegającą przez rynek, jak również drogi gminy, inne, które otaczają rynek. Rewitalizacja przede wszystkim, pierwszy etap dotyczy chodników i dróg, które przebiegają wokół rynku, jak również z wymianą całej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej. To też są bardzo duże roboty, które trzeba wykonać tak, aby ten rynek funkcjonował przez najbliższe kilkadziesiąt lat w stanie niezmienionym. Powiedział pan, że rynek zmieni swoje oblicze. W takim razie, jak wizualnie się zmieni? Co tam będzie nowego? Co tam się pojawi? Oczywiście przybędzie stylowe oświetlenie, ławeczki, takie właśnie po to, aby mieszkańcy mogli usiąść, mogli też odpoczywać na rynku, więc myślę, że... Przepraszam bardzo. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie na te prace. Ile to pieniędzy i skąd? Tak, to są środki, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych. To jest fundusz rządowy, który właśnie wspiera realizację dróg gminnych.
otrzymaliśmy kwotę w wysokości 3 600 000 zł, a łącznie 4 800 000 zł. Ten koszt realizacji rynku zakliczeń. Pan burmistrz przeziębiony ma problem dzisiaj z mówieniem, ale jeszcze pomęczę troszkę. Jak przebiega odbudowa średniowiecznego zamku w Melsztynie koło Zakliczyna? Myślę, że firma, która realizuje to zadanie, w tym momencie wywiązuje się z umowy w perfekcyjny sposób. Zostały już wykonane właściwie w całości prace, które zaplanowaliśmy w tym roku. Będzie to zadanie związane właśnie, jest to zadanie związane z wykonaniem schodów w kierunku wieży, oczywiście sklepienia łukowego, które jest wykonane również nad tym pierwszym pomieszczeniem przyziemia. Strop nad tym został już też wykonany, żel betowy wraz z zazbrojeniem tego stropu i oczywiście mury, które zostały wykonane na wysokości około 2 metrów. To będzie turystyczny hit? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Będzie on komplementarny oczywiście do zamków, które już funkcjonują, do obiektów zabytkowych, które już funkcjonują na terenie regionu tutaj tarnowskiego, ponieważ na terenie gminy Czchów jest zamek Tropsztyn, jest Baszta w Czchowie i myślę, że stworzymy taką wspólną ofertę 3 obiektów zabytkowych. No to na koniec jeszcze powiedzmy o projekcie Aktywny Senior w Cyfrowym Zakliczynie. Trwa nabór. Jakie możliwości daje ten projekt seniorom? To jest innowacyjny projekt realizowany wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Na to zadanie pozyskaliśmy blisko 550 tysięcy złotych, w sumie koszt ponad 650 tysięcy złotych tego zadania. Jest projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, potrzebom, które są teraz bardzo ważne. Będzie to projekt, który polega właśnie na tym, że zostaną przekazane mieszkańcom tak zwane opaski życia, czyli takie opaski, które za pośrednictwem których można zgłosić jakieś zagrożenie życia lub zdrowia. Również będzie to pomoc takiego teleasystenta, który będzie informował o kwestiach związanych z leczeniem, z wizytami lekarskimi. Co musi zrobić senior, żeby wziąć udział w tym projekcie? Oczywiście musi się zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, można takie zgłoszenie dokonywać. Myślę, że w perspektywie najbliższych tygodni właściwie lista zostanie już zamknięta ostateczna. Będą również w tym projekcie zakupione rowery dla mieszkańców, elektryczne rowery, jak również laptopy, które zostaną przekazane mieszkańcom, jak również w tym zakresie będą prowadzone szkolenia, jeśli chodzi o obsługę komputera i urządzeń elektronicznych. Bardzo dziękuję, nie męczę dłużej, życzę zdrowia, czyli dzisiaj koc, ciepła herbata i rozumiem, że przed telewizorem trzyma pan kciuki za swojego brata dzisiaj. Bardzo przepraszam pani redaktor za moje tutaj przeziębienie, niestety nie mam na to wpływu, natomiast brat występował przedwczoraj w programie na TVP1, 1 z 10, doszedł do finału, niestety nie udało mu się wygrać, ale serdecznie mu również gratuluję tej odwagi. I myślę, że... Ale kibicował pan. Oczywiście, że kibicowałem. Z całą rodziną kibicowaliśmy. Także bardzo przepraszam również za moje przeziębienie. Niestety jest to niezależne ode mnie. Życzymy zdrowia. Dziękujemy, że pan mimo wszystko przyszedł i dotarł do studia. Bardzo. Burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani redaktor. Dziękuję słuchaczom RDN Małopolska.